Prace remontowe w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczną się wkrótce. W sumie koszt modernizacji oszacowano na prawie 9 milionów złotych, z czego 4 miliony to dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Będzie wyremontowany tak, OIOM, tam będzie poszerzenie z 4 do 6 łóżek. Zdecydowanie podniesie się jakość i standard przebywania pacjentów w naszym szpitalu. Będzie wyremontowany oddział wewnętrzny, oddział chirurgii, ortopedia z rehabilitacją, gruntownia również będzie przebudowana. No i tak powiedziałem już, budynek zakaźny, nowy pawilon i budynek płucny będzie również remontowany. To dobra okazja, bo w tym roku szpital będzie obchodził 50. urodziny. Chcemy rozpocząć już w czerwcu, bo my już podpisaliśmy dzisiaj umowę, natomiast my działamy szybko i jesteśmy już po przetargach, będziemy podpisywać umowy z wykonawcami, także w czerwcu rozpoczynamy pracę. Część oddziałów powinna być gotowa już jesienią.